Tutaj mamy dedykację od pani Marzenny Syty dla wielbicieli. A hasło brzmi Czernina. No, Wikipedia rzeczywiście opisuje dokładnie, co to jest Czernina. Z tym, że to jest rzeczywiście taka zupa dla smakoszy, bo składniki tej zupy są no takie dyskusyjne, powiedziałbym, chociaż właściwie zaraz powiem dlaczego. No, do tej zupy używana jest również między innymi krew z kaczki i dlatego powiedziałem, że dyskusyjna, ale w końcu jemy kaszankę, gdzie też jest dodawana krew. Więc czernina lub czarna zalewajka, to jest typowo polska zupa, rzeczywiście tego nigdzie na świecie nie można zjeść, chyba że w polskim domu, gdzieś za granicą. Podstawowymi składnikami jest rosół i krew z kaczki lub kury. A tego nie słyszałem, że od pierwszej jest królika, rzadziej z prosięcia. Generalnie do czerniny moim zdaniem używa się krew z kaczki. Rzeczywiście jest bardzo charakterystyczny słodko-kwaśny smak, który jest na skutek dodania cukru i octu. I mieszane to jest z krwią, aby nie dopuścić do jej krzepnięcia. Dodaje się najczęściej kluseczki, ale też syrop ze śliwek albo suszone owoce, kluski domowe, makaron, pyzy, może być tak. Tak dyskutuję troszeczkę z tą Wikipedią, znaczy nie dyskutuję, tylko tak rozmawiam z nią, ponieważ ja ją lubię, tę zupę. Jest podejrzenie, że pochodzi ona, nazwa Czarnina, z rejonu powiatu kutnowskiego. Można też ją utożsamiać z czarną polewką. To w momencie, kiedy jakiś kawaler kiedyś smalił cholewki do jakiejś panny, a ona nie chciała go przyjąć, to wówczas zapraszała go na obiad i podawała mu czarną polewkę, co było jednoznaczne z odmową. No. A i oczywiście nawet nie doczytałem, a już to powiedziałem. Mickiewicz, o tym pisze w panu Tadeuszu, wspomina wtedy, kiedy to Jackowi Soplicy podano czarną polewkę. Właściwie Wikipedia mi to przypomniała. Pani Marzenno, bardzo fajne hasło.